Cześć! Jesteście na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku Barbie została budowlańcem, uwierzycie w to? A co najlepsze, jej rodzina wcale za bardzo jej nie wspiera. Czy Barbie poradzi sobie z takim wyzwaniem? Tak jest! To nareszcie ten dzień! Wreszcie zostałam prawdziwym budowlańcem! No i mogę się wykazać! Pierwsze zlecenie już na mnie czeka! Barbie? 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 Co się stało? Gdzie ona jest? Zawsze przecież była! Barbie? No gdzie ty jesteś? Barbie! Och, Skipper, Skipper, przestań tak krzyczeć! Co ty tam znowu chcesz od Barbie, co? Hej no! No nie mów tak! Chciałam tylko z nią pogadać. Mam do niej parę pytań. Ty mi na pewno nie pomożesz. Wiesz może, gdzie ona jest? Dzisiaj to raczej jej nigdzie nie znajdziesz. Barbie poszła do swojej nowej pracy. Została budowlańcem. Co? Co ty powiedziałeś? Budowlańcem? Barbie budowlańcem? No jakoś jej nie widzę w tej roli. Skipper? Skipper, bardzo mi przykro, ale czy ja dobrze usłyszałam? Powiedziałaś, że nie widzisz mnie w roli budowlańca? Przecież skończyłam studia! Specjalnie na nie poszłam! Zawsze chciałam być budowlańcem! Przepraszam, Barbie, no... Nie wiedziałam, że tu jesteś. Znaczy, nie chciałam ci zrobić krzywdy, ani cię urazić, ani w ogóle nic z tych rzeczy. Ja po prostu, no wiesz, no... Tak tylko powiedziałam! Nie wiedziałam, że się tym interesujesz. Wróciłam się tylko po mój kask, a tu zaraz takie przykre rzeczy słyszę. To naprawdę smutne, że nikt z was mnie nie wspiera. Ale to nie szkodzi. Ja i tak dalej będę robić to, co najbardziej lubię. Mam właśnie ważne zlecenie do wykonania. Oto moje pierwsze wielkie zadanie. Muszę na tej ziemi zbudować fantastyczny dom i mam nadzieję, że moi pierwsi klienci będą zadowoleni. Wstępne obliczenia mam już za sobą. Projekt dawno zrobiony, teraz nic, tylko brać się do pracy. Mam nadzieję, że pójdzie całkiem sprawnie i oby nie było większych problemów. No dobrze, dobrze, obejrzyjmy jeszcze raz naszą ziemię. Wygląda nieźle. Miejsce na budowę wyznaczone. Nawet już troszkę tam się pojawia roślinności w tym ogrodzie. No to teraz czas na jeden z ważniejszych punktów pracy. Czas zacząć od posadzki. Och, oby tylko się udało. Szczęście, że mam wszystkie materiały i wszystko przygotowane. No dobra, to czas zacząć budowę. Pierwsza posadzka, oho, z trudem, ale położona. Czas jeszcze na drugą, z drugiej strony, oho. No i na tej wysokości możemy już stawiać ściany. Ściany projektowałam całkiem niedawno, ale muszę przyznać, jestem z nich zadowolona. Mam już nawet wyrysowane miejsca na okna. Dobra, dobra, no to stawiamy. Tutaj pierwsza ściana, świetnie. No i oczywiście jeszcze musi się zmieścić druga. Nasza konstrukcja robi się już coraz większa. To teraz czas jeszcze dobudować. O, tutaj musi być podłoga. Jeszcze w środku muszą się znaleźć dodatkowe umocnienia takie. Kolejne ściany. Dobra, jedną mi się udało już wstawić. Jeszcze druga. No i zostaje nam część na balkon. Oho, gotowe. Skoro wszystko wygląda już tak świetnie, to czas jeszcze dobudować pierwsze piętro. Aha, dobra, dobra. Pierwsze piętro prezentuje się też całkiem nieźle. Balkon jest stabilny, więc wszystko idzie zgodnie z planem. To teraz najważniejszy punkt, czyli budowa dachu. Oho, wiedziałam, że z tym będzie problem. Z dachem zawsze jest jakiś problem. To w końcu mega ważna sprawa, ale udało mi się. Więc wszystko jest okej, dach się trzyma. To teraz jeszcze dodatkowe dachówki. O, jedna będzie z tej strony, druga z drugiej. Muszą być, inaczej budowla nie wyglądałaby tak dobrze. No i oczywiście kluczowy punkt programu, czyli wejście.
Taka dodatkowa brama. Podoba mi się. Teraz jest gotowa. No nie powiem. Warto było się tak napracować. Dom wygląda wspaniale. Sama mogłabym tu zamieszkać. Pierwszy dzień w pracy zakończony sukcesem. Dom zbudowany. Wszystko poszło dokładnie tak, jak sobie zaplanowałam. Wow, Barbie. Nie wiedziałam, że tak świetnie Ci idzie to budowanie. A tutaj proszę. Ty naprawdę masz do tego talent. Oczywiście, że tak, Skipper. Sama popatrz. Ciężka praca się opłaca. Tym razem Barbie została budowlańcem. Postanowiła spełnić swoje marzenia i jednak zbudować dom. Jeśli i Wy jesteście dumni z Barbie, zostawcie kciuki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!